Państwo, no atrakcje, tak jak widać tutaj dookoła, dzieje się dość sporo. Mamy loterię, aukcja rozpocznie się o godzinie 16. Lubartowiacy grają nam w oddali gdzieś tam koncert. Gry i zabawy gdzieś tam na placu są przygotowane. Po 15 będzie fotobudka w budynku. I parę innych rzeczy też będzie takich, myślę, fajnych, więc zapraszam wszystkich na finał. Mieszkańcy Lubartowa dopisali? Jak najbardziej. Pogoda przede wszystkim nam dopisała, więc ludzie chętniej wychodzą z domu. I za to bardzo dziękujemy. A co w ogóle pan myśli o akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? Powiem tak, dzieje się tutaj bardzo wiele. Ja od lat jestem jako wolontariusz i na chwilę obecną nie zamierzam przestawać. Pomoc innym dzieciom, dorosłym w tej chwili, to coś ważnego i lepiej, żebyśmy to robili wszyscy. Zapraszam chętnie. Niestety krytyka również dopada Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Co pan myśli w ogóle o tych ludziach? Powiem tak, zostawię to bez komentarza, bo nie warto czasami komentować pewnych negatywnych rzeczy. Ci, co wiedzą, jak działa fundacja, wspierają nas i bardzo za to dziękujemy. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała już, gra już 25 raz. Czy chętnie pani wspiera tą akcję? Bardzo chętnie i bardzo źle, jak ludzie wypowiadają się w internecie. To jest coś obrzydliwego. To już w ogóle przekracza wszelkie granice. I zapraszam wszystkich do Lubartowa, żeby jeszcze bardziej rozkręcić tą imprezę. No i jak najwięcej pieniędzy, żeby było. Jest pan wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Czy to jest pierwszy raz? Nie pierwszy raz. Konkretnie 25 raz. I z chęcią pan wspiera akcję WOŚP? Tak. No, to jest zespoł normalne. A co pan o tej akcji myśli osobiście? Ojejku, co ja myślę? No, jest naprawdę wspaniała akcja, zwłaszcza, że kiedy widzę na przestrzeni tych lat, od pierwszego finału, ile osób się przewinęło przez te nasze finały. To są naprawdę setki młodych osób. W tej chwili zbierają z nami już dzieci byłych wolontariuszy. I oprócz takiego wymiaru naprawdę finansowego, wymiernego finansowego, to jest też taki wymiar naprawdę społeczny. Ci młodzi ludzie dostają tutaj taką piękną lekcję. Takiego zwykłego, szeroko rozumianego wychowania obywatelskiego. Może to głupio brzmi, ale tak jest. Dzieciaki, które no, mogłyby siedzieć w domu, zaraz marznąć gdzieś tam, przychodzą, zbierają, wracają do nas wolontariusze, którzy zbierali kiedyś, mieli przerwy kilkuletnie i wracają do nas. No i jest fajnie. Lubartów naprawdę jest, naprawdę Lubartów ma czym się poszczycić. Jesteśmy jednym z najstarszych sztabów w Polsce. I tak jak wspomniałem, działamy tutaj od pierwszego finału. No i będziemy działali dalej, do końca świata, jeszcze troszkę dłużej. Czy Lubartowianie chętnie włączają się do tej akcji? Tak, bardzo, bardzo chętnie. I osoby, które bezpośrednio wrzucają pieniążki do puszek, i wszelkie instytucje, firmy, urzędy, osoby prywatne, które poprosimy o pomoc, naprawdę bardzo chętnie pomagają, bo naprawdę niewiele byśmy mogli zrobić jako sztab bez pomocy wielu osób, które po prostu, no, są pozytywnie zakręcone i chcą pomóc zupełnie bezinteresownie, bo to są drobne rzeczy. To jest kwestia przewiezienia czegoś,
kwestia załatwienia, ustawienia namiotu, kwestia właśnie ugotowania zupy, zgromadzenia produktów do zupy. Niby banalne rzeczy, ale to wszystko się składa na coś naprawdę wielkiego. Uwaga, uwaga, sensacja, rewelacja. Zapraszamy Państwa do nas, zapraszamy do nas. Zaczynamy wyprzedaż w naszym magicznym orkiestrowym sklepiku. Zapraszam do nas, zapraszam do, namawiam do wydawania pieniędzy, do szczodrości, nawet do odrobiny szaleństwa. Na początek, no prosimy bliżej, prosimy. Zaraz pewnie nam będzie więcej. Zaraz przyjdą stali klienci, którzy nie opuszczają już od lat naszych wyprzedaży. Dobra, proszę Państwa, zaczynamy od kalendarza. Kalendarz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wydrukowany przez jedną z zaprzyjaźnionych z nami od wielu, wielu lat firm. Kalendarz jest przepiękny, przecudny, ma same, są w nim same piękne i kolorowe dni. Kalendarz, który mamy tylko my tutaj w Lubartowie, nawet w Warszawie i Rekowsiak takiego kalendarza nie zlicytuje, a my taki mamy. Dzięki ludziom bardzo pozytywnie zakręconym. Ja ten kalendarz od, na początek odstąpię Państwu za jedyne 5 zł. 5 zł po raz pierwszy. 6 zł po raz pierwszy. 7 zł po raz pierwszy. 10 zł po raz pierwszy. 10 zł po raz drugi. 11 zł po raz pierwszy, 11 po raz drugi, 12 zł po raz pierwszy, 12 zł, 15 zł po raz pierwszy, 15 zł po raz drugi, 15, 20 zł po raz pierwszy, tylko 20 zł po raz pierwszy, tylko 20 zł po raz drugi, będę mówił wolniej, tylko 20 zł. Nie, na razie raz. Trzeci. Prosimy Pana do nas. Brawa dla fajnego nabywcy. Brawo! No to się dokopałem, proszę Państwa. Koszulka. No. O, to jest rozmiar L. Tu można spakować. Koszulka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z pięknym nadrukiem. Oj, będzie się działo za chwilę. Będzie się działo. Już to spakujemy. Koszulka jest taka. Piękna jest, prawda? No. To dwa rodzaje. I tę koszulkę odstąpię Państwu za jedyne 10 zł. Stuwa! Stuwa! Stuwa po raz pierwszy, 100 zł po raz pierwszy. 100 zł po raz drugi. 100 zł po raz... Przebijemy? 120 po raz pierwszy. 120 zł po raz drugi. 130 zł po raz pierwszy. 130 zł po raz drugi. Za piękną koszulkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 130 zł. 150 zł po raz pierwszy. 200 zł. Tak? Tak? 200? 200 po raz pierwszy. 200 zł po raz drugi. 200 zł po raz trzeci. Brawa dla fajnego nabywcy. Na razie dzisiejszy rekord. Jeszcze dostanie Pan za zupełną darmochę serduszko. I koszulka niech Panu pięknie służy i przypomina ten piękny, gorący, niewątpliwie gorący dzień w środku zimy. Proszę Państwa, autograf Jurka Owsiaka. Siema, Jurek Owsiak 2017. Piękne, sokowe zdjęcie z autografem Jurka Owsiaka. Zdjęcie jest naprawdę piękne, prawda? Ja ten autograf Jurka Owsiaka odstąpię Państwu za jedyne 5 zł. 5 zł? Czy wyrzucamy? Jest, 5 zł. 5 zł po raz pierwszy. 20 zł po raz pierwszy. 20 zł po raz drugi. 20 zł po raz trzeci. Zapraszam Pana do nas. No ale pamiątka będzie naprawdę niesamowita. Raz w roku warto chyba zaszaleć, prawda? Biorąc pod uwagę to, na jaki cel te pieniążki idą. Warto. O, proszę Państwa, teraz będzie się działo. Oj, będzie się działo. Będzie gorąco. Będzie zabawa. Już widzę, niektórzy się uśmiechają, łowcy kubków. Kubek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 25 finał. Piękny, kolorowy kubek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja ten kubek odstąpię Państwu za jedyne 15 zł. 50 zł, 50 po raz pierwszy. 55 po raz pierwszy. 57 po raz pierwszy. 57 zł po raz drugi. 57. 60, gdzie było 60? Tutaj 60 zł po raz pierwszy. 67? 70. 70 zł po raz pierwszy. 70 zł po raz drugi. 70 zł po raz trzeci. Sprzedany. Piękna koszulka. Rozmiar M. A gdzieś jeszcze XXL widziałem, ale muszę się przekopać jeszcze przez pewne różne warstwy. Dobra, na razie koszulkę w rozmiarze M.
Piękna pamiątka z dzisiejszego gorącego niewątpliwie dnia. Koszulka wygląda tak. Piękna jest, prawda? Naprawdę jest piękna, kolorowa. Ja tę koszulkę odstąpię Państwu za jedyne 15 zł. 20, 20 zł po raz pierwszy. 20, 30? 30 zł po raz pierwszy. 40 zł po raz pierwszy. 50 zł po raz pierwszy. 60 zł. 70 zł. 80 zł. 100 zł. 100 zł po raz pierwszy. 100 zł po raz drugi. 101. 101 zł. 101 zł za koszulkę po raz pierwszy. 101. 102 zł po raz pierwszy. 105 zł po raz pierwszy. 105 zł po raz drugi. 120 zł po raz pierwszy. 120 zł po raz drugi. Moja. 120 zł za piękną koszulkę. Wszyscy razem po raz trzeci. Zapraszamy pana do nas. Koszulka jest naprawdę przepiękna. Brawa dla... Brawo, brawo dla fajnego nabywcy. Pan, który, nie wiem, przynajmniej od 20 lat, jak nie dłużej, przynosi nam tutaj, jest naszym bywalcem na naszej licytacji i przynosi nam co roku wyjątkowe zapalniczki. Każda jest inna. To są naprawdę cacka. Kilka osób już tu ma takie małe kolekcje nawet, bo ja nie wiem, tu za 20 lat, jak nie dłużej, te zapalniczki. No, pan mówi, że jeszcze na 100 lat wystarczy. Zapalniczka jest taka. Za każdym razem te zapalniczki są wyjątkowe i jedyne na świecie. I kolejny raz nie wiem, jak takie cudo wycenić. A ja odstąpię państwu za jedyne 15 zł. 15. 20, 20 zł po raz pierwszy. 25 zł po raz pierwszy. 30 to było wcześniej. 30 zł po raz pierwszy. 30 zł po raz drugi. 31 po raz pierwszy, 31 zł po raz drugi, 35 zł po raz pierwszy, 35 zł po raz drugi, 40 zł po raz pierwszy, 40 zł po raz drugi, 40 zł po raz dwa, 42 zł po raz pierwszy, 42 zł po raz drugi, 45, 45 zł po raz pierwszy, 45 zł po raz drugi, 45 zł po raz 50 zł po raz pierwszy, warto było czekać. 50 zł po raz drugi, 50 zł po raz, wszyscy razem? Trzeci! Zapraszamy hojnego nabywcę do nas. Rzecz jest naprawdę przepiękna. To trzeba ją będzie chyba napełnić gazem, ale jest naprawdę cudna. Od jednego z ofiarodawców monetka. Arku, jaka tam miała być cena wywoławcza? Dobra, ofiarodawca zaproponował cenę wywoławczą 20 zł. To jest tak, to jest moneta ze stopu Nordic Gold, wyemitowana przez Narodowy Bank Polski z okazji 20-lecia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Bardzo fajna monetka. Kiedyś sprzedawaliśmy na licytacji tutaj takie monety. W tej chwili mamy tylko tę jedną od prywatnego ofiarodawcy, który no, powiedział, żeby zaproponował cenę wyławczą 20 zł. Ja za 20 zł chcę Państwu tę monetę oddać. Jest 20 zł. Tam było wcześniej 20. 30 zł po raz pierwszy. 30 zł po raz drugi. 5? Tu było wcześniej 5. 35 zł po raz pierwszy. 35 zł. 40 zł po raz pierwszy. 40 zł. 5. 45 zł po raz pierwszy. 50 zł tutaj po raz pierwszy. 60? 60 zł po raz pierwszy, 60 zł po raz drugi, 5, tu było wcześniej 65, 70, 70 zł po raz pierwszy, 70 zł po raz drugi, 90, tu było 70, 90, 90 zł po raz pierwszy, 100 zł po raz pierwszy, 100 zł po raz pierwszy, 10, 110 po raz pierwszy, 110 zł po raz drugi, 20, 120 zł po raz pierwszy, 130 zł po raz pierwszy, 150 zł po raz pierwszy, 70 zł po raz pierwszy, 200 zł po raz pierwszy, 200 zł po raz drugi, 200 zł, 10 zł, 220 zł po raz pierwszy. Ja dopuszczam, że fuzje finansowe porozumienia mogę wolniej mówić, czy był czas pobiec do bankomatu, to jest mówisz, 220 było, tak? 220 zł po raz pierwszy. 50, 250 zł po raz pierwszy, 260 zł po raz pierwszy, 70, 270 zł po raz pierwszy, 300, 300 zł po raz pierwszy, 300 zł po raz 10, 310 po raz pierwszy, 310 zł po raz drugi, 20, 320 zł po raz pierwszy, 320 zł, 30, 330 zł po raz pierwszy,
340 zł po raz pierwszy, 340 zł po raz drugi. No, co na to? 340 zł po raz... 350 zł po raz pierwszy, 350 zł po raz... Słucham? Jedyno. 360 zł po raz pierwszy, 360 zł po raz drugi, 360 zł. Przypomina, na jaki cel te pieniążki idą, także namawiam do pewnego szaleństwa niemalże, zaszalejmy. 360 zł po raz drugi. 70. 370. 380 zł. 390. 400 zł po raz pierwszy. 400 zł za monetę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po raz drugi. 400 zł za monetę pierwszej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz wszyscy razem. Trzeci. Brawa dla nabywcy. Dzisiejszy rekord.